STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Andrzej Kawic, Jagiellonia Białystok. Andrzej, mnóstwo pracy mieliście w tym meczu. Pierwsza połowa w sumie z lekką waszą przewagą, gol na 1-0. W drugiej była szansa podwyższyć na 2-0, nie udało się. No, potem rywal wyrównał i potem już naprawdę tam gorąco było, niesamowicie gorąco w polu karnym Jagiellonii. No to tak, w pierwszej połowie myślę, że zagraliśmy bardzo dobrze. Walczyliśmy i myślę, że mieliśmy ten mecz pod kontrolą. To samo chcieliśmy i w drugiej połowie, no nie udało się. W pierwszych minutach, w drugiej połowie to nas uratował VAR. To dzięki, że teraz ten VAR był i w końcu nam trochę pomógł. A to chcieliśmy grać tak jak w pierwszej połowie, no nie udało się i potem mieliśmy tam jakieś problemy. Mieliśmy szczęście, że Lech nestrzelał tie bramy, co miał takie, myślę, że 100% szanse. I my też tam mieliśmy jakieś szanse, no myślę, że ten remis jest taki sprawiedliwy. No. Można jeszcze powiedzieć, że przy tej nieskuteczności Lecha to jeszcze sami mogliście ten mecz wygrać, bo Kamara miał w ostatnich dosłownie sekundach no też bardzo dobrą sytuację, tam bramkarz Lecha obronił. No to ostatnich 10-15 minutach to było tak, że grał się górę i dolu. No i ten mecz mogliśmy wygrać my i Lech. No. Mieliśmy jakieś te okazje, miał Lech, no nie strzeliśmy. Chcemy bramy, co jest szkoda dla nas. To jest drugi punkt tej wiosny, ciągle bez zwycięstwa, no ale przynajmniej gol padł dla was, wreszcie zdobyliście gola, może teraz będzie łatwiej. A w końcu strzeliliśmy, no to 3-4 mecze nie strzeliliśmy bramy i już też to była taka trochę presja na nas. W końcu coś się udało i myślę, że już będzie lepiej. Czyli małymi krokami do przodu? Mam nadzieję, że tak będzie, wierzymy to. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.